Nazywam się Bolesław Osipik. A ja Osipik Mieczysław. Bracia, którzy jeżdżą rowerami, opisują Jelenią Górę, ale i też Jelenią Górę wszędzie reklamują. Tak, promujemy tego Jelenią Górę na terenie Europy, oczywiście rowerami. Teraz przerzuciliśmy się na plecaki ze względu na stan zdrowia. Dzisiaj przypada 48. rocznica zamknięcia linii tramwajowej na terenie Jeleniej Góry. I dzisiaj żeśmy postanowili pokazać materiały archiwalne, zdjęcia z 1945 roku i 1969 roku, jak te tramwaje kursowały na terenie Jeleniej Góry, Sobieszowa, Cieplic, Podgórzyna. W związku z tym, że dzisiaj, że ta przypada rocznica, chcemy mieszkańcom pokazać, że jednak warto nieraz przypomnieć sobie, jak te tramwaje kursowały, które woziły młodzież do szkół i mieszkańców do pracy. Możemy powiedzieć też, że pana mama też jeździła tutaj na tramwajach. Tak, moja mama była konduktorką, ale była również motorniczym, ponieważ raz tego uratowała tramwaj przed czołowym zderzeniem, w związku z tym, że zasłab motorniczy, a że zaproponowali później jej zrobienie kursu, należała do Ligi Kobiet, no i został później motorniczym. Jak pan wspomina te czasy, kiedy jeździły tramwaje? To były wspaniałe czasy, ponieważ my żeśmy z tych tramwajów też żeśmy korzystali, jeździliśmy na wycieczki, jeździliśmy nieraz do Sobieszowa, na Chojnik, a poza tym no nieraz, jak to dzieci w pierwszej, drugiej klasie, jeździliśmy też i na wagary.